chciałabym Państwu przedstawić oczar pośredni, kolejny piękny krzew w naszym ogrodzie. Kiedyś przedstawiałam oczar pośredni pallida o pięknych żółtych niteczkach. Tym razem jest to oczar pośredni Dajan o ślicznych czerwonych wstążeczkach. Ma bardzo podobne wymagania jak oczar pośredni pallida. Potrzebuje miejsca zacisznego, osłoniętego, słonecznego, gleby wilgotnej, lekko kwaśnej. Gdy latem jest sucho czy wiosną, trzeba go podlewać tak jak inne rośliny, te, które wymagają gleby wilgotnej. Jest to bardzo piękna też odmiana oczaru o ślicznych, bardzo takim żywym kolorze czerwonym wstążeczkach i jest przepiękną ozdobą zimy. Wiele osób nie wie i nawet nie wierzy, że rzeczywiście w Polsce są rośliny, które kwitną zimą, a jest ich naprawdę całkiem duża grupa. Z drugiej strony jednak u nas te zimy też są już mniej zimowe i wiele gatunków roślin może z powodzeniem być już uprawianych w Polsce. Pod oczywiście specjalnymi osłonami czy jakieś zabezpieczenie na zimę. Oczar jest w pełni mrozoodporny i to są wszystkie, i zarówno pallida i Dajan. One są bardzo wytrzymałe na mrozy, nie trzeba ich absolutnie wystrajać w płaszcze. Jest naprawdę bardzo śliczny. Mąż tak się zachwycił, gdy kiedyś zobaczył film i zdjęcia, gdy u nas pojawił się zimowy akcent w zimie, tak, że powiedział: kupi jeszcze inne kolory oczarów, a są jeszcze inne, są takie bardziej różowe, są pomarańczowe, wpadające w brąz, więc zobaczymy, co mężowi uda się wypatrzeć. Ja bardzo chętnie, ja na to jak na lato, niech mąż kupuje, zawsze gdzieś znajdzie się miejsce, aby te przepiękne rośliny zimy posadzić w ogrodzie. I do tego też Państwa zachęcam, abyście również sadzili rośliny, które kwitną zimą. Bo wiadomo, ogród od wiosny do jesieni jest najpiękniejszy, ale wtedy w ogrodach jest dużo przeróżnych kolorowych kwiatów. Natomiast zima jednak jest troszkę uboższa w kwiaty, więc gdy kupimy rośliny o pięknych zimowych kwiatach, ogród będzie wtedy niesamowicie bajkowy, tajemniczy i bardzo piękny.